Manuela Gretkowska to jest jedyna polska pisarka, którą moim zdaniem warto w ogóle czytać. Tak w sensie, że nie może jedna powieść, jak u Tokarczuk, te opowieści Jakubowe można było zmęczyć, ale generalnie, albo musierowicz, ile można słuchać tych samych dowcipów wielokrotnie. Ehm, Manuela Gretkowska jedyna nasza e, naprawdę wybitna pisarka, moim zdaniem. Nienawidzona, oczywiście przez obecną władzę, ponieważ jest liberałką. No to przyjrzałem się jej książce o, może tak. Gretkowska jest dobrym przykładem na to, z czym się muszą zmagać liberałowie w, naszych, w naszym kraju. Nie mamy gotowego programu społecznego i bardzo często się jakby rozmijamy, jeżeli chodzi o wzorce postępowania. I to widać też u Gretkowskiej w jej książce. Polka i książka Polka nie mówi o Polsce, o Polce w sensie jako obywatelce Rzeczpospolitej, czyli o niej, na przykład, tylko mówi o jej córce imieniem Pola, która się urodziła i jej zdrobnienie od Pola jest Polka. I słuchajcie, jest w tej książce Polka właśnie bardzo dużo um, rozmaitych uwag na temat Szwecji. Tak, przy okazji na razie zaraz Wam zacytuję kilka fragmentów, natomiast najpierw takie ogólne wrażenie. Manuela Gretkowska jest, można powiedzieć, jak to często bywa wśród wykształconych kobiet, miłośniczką raczej kultury, kultur typu Francja, Włochy, Hiszpania, zwłaszcza Francja. I Szwecji za bardzo nie trawi. Że tak powiem. To jest dosyć częsta sytuacja, że ten duch germańsko-protestancki, on bardziej, ta nowoczesność szwedzka ona bardziej przemawia do facetów i przemawia w tym między innymi do jej, no właśnie nie wiem, czy tu męża, czy partnera, nieważne, też Piotra zresztą. I on dla niego, ona się tam do Szwecji przeprowadziła i tam czyta i pisze, a on pracuje jako lekarz. No i tutaj jest, jest bardzo dużo ciekawych uwag na temat Szwecji, mimo że no, w zasadzie nie mają oni szwedzkich znajomych poza lekarzami, i tak anegdotycznie, że tak powiem raczej, i de facto tej Szwecji nie doświadczają, to znaczy on tak, a ona zupełnie nie. I on ma do niej pretensje, że ona nie docenia Szwecji. Dla niej, jak to napowiedziała, Szwecja to takie NRD, tylko bez Weimaru i Lipska. I to mówi wykształcona kobieta, która się nauczyła po szwedzku mówić z telewizji książek. To jest niesamowite, że nawet u ludzi tak otwartych i tak liberalnych jak Manuela Grytkowska jest, ten polski, jest to takie polskie patrzenie z wyższością na Szwecję. Szwecja, żeby coś takiego powiedzieć, Szwecja to NRD bez Weimaru i Lipska. Ja rozumiem, że ona mogła wolać pojechać do Francji. Ja znam nawet taki przypadek w mojej rodzinie, kiedy pewna osoba w mojej rodzinie pojechała ze swoim właśnie. Partnerem życiowym, że tak powiem, do Niemiec, i też był ten sam, ten sam problem, że natura romańska uwięziona w germańskim kraju. Ja to wszystko rozumiem. Ale powiedzieć, że Szwecja to jest NRD bez Weimaru i Lipska, to nie rozumieć w ogóle, czym jest Szwecja. Nie rozumieć tego, że Szwecja to przede wszystkim nie jest, że oczekiwać od Szwecji, że ona będzie jakimś kurde, drugą Francją czy drugą, drugimi Włochami, jest absurdem. Jest Szwecja. To, co jest w niej dobrego, to jest to, co jest w niej nowego. Szwecja jest nowa. Szwecja jest krajem, który de facto wymyślił siebie w XVI wieku. Więc um, takie, takie analizowanie te, pod tym kątem, jak Francja, no wiadomo, że będzie gorzej tak, niż Francja, bo nie ma tylu zabytków, nie ma jakiejś przeszłości rzymskiej, legionistów jakichś. Śladów, jakichś legionistów. No nie, tego nie ma oczywiście. Natomiast Szwecja, to co jest dobrego w Szwecji, to jest właśnie to, co, czego Manuela Grytkowska nie rozumie: ten praktycyzm, protestantyzm, życzliwość dla drugiego człowieka i tak dalej. I, no ale dobrze, przejdźmy do innych jej uwag na temat Szwecji. Szwecja przede wszystkim jest cywilizacją, czy tam kulturą, wszystko jedno, dlatego że te słowa są tak naprawdę wymienne. We Francji właśnie się mówi o cywilizacji francuskiej, na przykład tak samo jak Niemcy by powiedzieli o kulturze francuskiej. Dobra, bardzo dużo ludzi by mnie tutaj poprawiło i nie mieliby racji wbrew temu, że cały świat, polski świat ich utwierdza w tym, że mają rację, ale nie mają. Polacy myślą, że wszystko jest tak, jak Bozia przykazała, a de facto nie ma nic, nic tak w świecie. Natomiast Słuchajcie, jest tu taki fragment. Pietruszka, to jest ten jej właśnie partner, wściekły na swoją emeryturę. Rozporządzenie: każdy obywatel szwedzki ma zainwestować część ubezpieczenia emerytalnego na giełdzie. To zmuszanie do kapitalizmu. Piekli się. Dlaczego mam grać na giełdzie? Nie znam się. Nie chcę. Wpakuję pieniądze na czyjeś konto i codziennie aż do emerytury będę maniacko przyglądał notowanie giełdowe. O nie! Z wolnego człowieka robią siłacza i giełdziarza. Narodowa dyskusja, dlaczego socjalistyczne państwo zmusza ludzi do inwestowania w kapitalistyczną giełdę. Jedni na tym zarobią, inni stracą. Gdzie jest sprawiedliwość? 98. strona. Dobrze rozpodpatrzone. Szwecja jest krajem ultrakapitalistycznym. Widać to nawet w tym przejawie. A nie socjalistycznym. To jest ultrakapitalistyczne państwo, które jest, zobaczcie, nawet emeryt, 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 emerytów zmuszają do giełdy. W każdym razie, no, do inwestowania na, giełd na giełdzie to jest kraj ultrawolnorynkowy z mnóstwem ułatwień dla firm, który jest potem bardzo mocno opodatkowany i dzięki temu są dobre autobusy i dobre lecznictwo, chociaż jest pewien wyjątek, ale to o tym jest też mowa w tej książce. W każdym razie, zobaczcie to. Ten Piotr, ten jej partner, był na o zakupach i mówił, że widział, jak ksiądz podrywał ekspedientkę. Zapomniałem, że pastor, nie, a nie ksiądz. Wolno mu, wolno mu, bo pastor. A jeżeli nie podrywał, tylko wypełniał swoją powinność uwodzenia bliźniego, ostatni Bastian o wiernych, seks, atrakcyjny, seksowny kościół luterański. Tak, można tam zobaczyć scenę szokującą dla Polaka, czyli na przykład, że no cóż, pastor jest mężczyzną, a nie kapłonem. I pastor może mieć dziewczynę, może mieć żonę, to jest zupełnie normalne. I to jest normalne. Ale zobaczcie, jakie jest śmieszne. Ten człowiek, który kocha Szwecję, czyli ten Piotr, partner Manueli Gretkowskiej, też nie może się wyzbyć. Jak to ksiądz podrywał. Aha, no tak, pastor. Czyli nawet ludzie, którzy są otwarci na. Na świat, nie są otwarci na świat. Rozumiecie, na czym polega problem? I to jest cały czas problem w Polsce. Na przykład taki Tomasz Lis. Fapie do papieża, mimo że papież by go kopnął w dupę i całe życie papież był przeciwko temu, co lubi Tomasz Lis. Na przykład, nie? Ale chuj tam, nadal jest tym papieżem, tak naprawdę. Także, jak to się mówi, te, tego, tego sarmaty wywalić z, z głowy trudno. W eters piszą artykuł o pisarce Karinie Rydberg i jej przebojowych diabelskich sztuczkach. A gdyby tak ściągnąć te nienajczystsze prześcieradełka, jakimi zasłaniają się po niektórzy moi byli autoryteci moralni, luminarze etyki i sztuki. Ta pisarka Karina Rydberg piszała swoich byłych. To często są postacie z pierwszych stron gazet, z pierwszych stron życia intelektualnego Szwecji. I to jest normalne. I Manuela Grytkowska mówi ciekawe, co by było, gdybym ja zaczęła tak pisać. Także widzicie, że nawet dla Manueli Grytkowskiej, która jest taką enfant terrible polskiej literatury jest jeszcze wiele mostów do przejścia. Ona zresztą mówi o tym, że na przykład takie zdanie z Markiza de Sada nie miej za dużo dzieci, bo za 20 lat będziesz miała śmiertelnego wroga. Tak? Że w Polsce się ciągle jeszcze czerwienią. Ojeju, jaka awangarda, a to jest przecież 18 wiek. I to jest, każdy Francuz wie, że to prawda, bo to jest prawda. Dzieci często są przeciwko rodzicom. Jeżeli zwłaszcza jakiś jest, jest dużo i nie czują się wyjątkowo i mają pretensje do rodziców, to jest normalne zupełnie. Nie? A, a u nas się czerwieni. W każdym razie, wiele jest jeszcze tych mostów do przejścia dla nas. I Manuela Grytkowska to zauważa, która jest naszą awangardą ale jest ariergardą tak naprawdę w porównaniu z awangardą innych krajów. Nie? To mi przypomina, jak kiedyś Mariusz Szczygieł pisał o Czechach, gdzie czeski pisarz przyjechał do Polski i zaczynał w którymś momencie opisywać różne techniki masturbacji, potem zobaczył, że wszyscy Polacy są jak pomidory. Ja mówię, o przepraszam, zapomniałem, że rozmawiam z Polakami. No w każdym razie, tutaj jest o. Na Trójce wieczorem dyskusja o współczesnym patriotyzmie. Maluje swój obrazek na jedwabiu i przestaje słuchać. Dla mnie najlepszy przykład patriotyzmu to kibice i sąsiedzi, wywieszający flagę. Taka tutaj szamoda. Nie wiesz gdzie jesteś, budzisz się z wyglądasz przez okno. Szwecja oblana morzem, wszędzie Szwecja. Nie masz wątpliwości. Przy jednakowych, rdzawych domkach pale ze szwedzką flagą. Flagi, e, Flagowe obsikiwanie terenu. W Szwecji z typowo szwedzkim domku mieszka Szwed z totemem w ogrodzie. Polski patriotyzm wiara, że jest się narodem obiecanym Europie, światu a szwedzki bardziej kibicowy, normalny. No dobra, może. Jak to się mówi, niekoniecznie się zgadzam, ale ciekawe przeczytać. Telefon od wydawczyni. Wróciła z targów we Frankfurcie. Przywiozła artykuły, których Niemcy pytają, czemu nie przyjechałam. To jest strona 135. Odpowiedź prosta. Na targi w tym roku nie zapraszano z Niemiec, tylko z Polski. Nie załapałam się. Wcześniej za rok pewnie też Pojadę jednak na huczne obchody Dni Polski nikt w kraju, z kraju mnie nie zaprosił. Manuela Grytkowska, która pisze prawdę o Polsce, spotyka ją mniej więcej to samo co mnie, tylko w skali razy tysiąc, bo ona jest tysiąc razy bardziej znana, albo dziesięć tysięcy razy bardziej znana ode mnie, ale spotyka ją dokładnie to samo. Jej własna ojczyzna na nią pluje, mimo że to jest, tak jak mówi, jedyna pisarka, której książkę można kupić w ciemno. W Polsce. I się nie za, na, zanudzisz. Na pewno to będzie interesująca książka. Natomiast tak jak mówię, robić ciągle te same dowcipy? O dziadku, który udaje zawał, kiedy musi y, wynieść zakupy i nie chce mu się nic zrobić, to udaje, że ma zawał ciągle. No dobra, no ile można to samo czytać? Albo Olga Tokarczuk, której ciężko było przebrać przez te Jakubowe opowieści 700 stron. Y, można przeczytać, ale jakoś nie trzeba. No. Natomiast Manuelę Gretkowską trzeba przeczytać. Takie jest, takie jest jakby wewnętrzny. I co? No i Polska ją tępi, bo nie jest pisówka, bo nie jest polska w takim sensie, że się bręzluje wszystkim co polskie. Mimo że w sumie tak naprawdę jest dosyć mocno polska. W ogóle jest śmieszne, w Polsce jest naprawdę śmieszna rzecz. Wiecie, kto jest polskim nacjonalistą? Na przykład? Adam Michnik. No bo kurwa jest. Docenić kościół. Że, że łóżko że to, że łóżko kurwa, po co mamy to docenić? Czy jakiś ksiądz akurat był na kursie kolizyjnym przypadkowo z partią PZPR? Adam Michnik nawet jest polskim nacjonalistą. W Taki, takim kraju żyjemy. I Manuela Grytkowska też jest strasznie polska i nacjonalistyczna chwilami. W takim kraju żyjemy. Ale oni są uważani za jakąś skrajną skrajność. No nie wiem. Zobaczcie. Yy. O, odpadam od komputera ósmej. Trochę temperatury mdłości, bo ona jest w ciąży w, tym, w tej książce. Ey. Manuela Grytkowska. Szwedzka dyskusja. Pytanie i krótkie twierdzące Uf, na potwierdzenie. Szkoda wypluwanego ciepła, by wymówić jo, czyli tak. Pytanie rozmówcy zasysa się akceptująców Zaciąga nim, by się rozsmakować. Po polsku gołe ta, tak, jest niesympatyczne. Ozdabiane natychmiast gestem, dodatkiem, oczywiście, naturalnie. Zgadzam się z Tobą, dogadaliśmy się. Po szwedzku masz rację, ale ja to wstydliwie przełykam. Uff. W ogóle jest śmieszna sprawa, bo niektórzy autorzy, którzy piszą o Szwecji, zauważyli, że Szwedzi, jak jedna osoba mówi, to oni właśnie. Uff. O, jo, o, oh, Cały czas reagują, pokazują ci, że cię słuchają. I potem ludzie, którzy są przyzwyczajeni do rozmów ze Szwedami, nie mogą się przyzwyczaić, że jest cisza w Polsce cały czas. No chyba, że przerywają, no, to jest to innego. Yy, telefon z desperowanego Piotra, czyli yy, męża czy tam partnera Gretkowskiej, wszystko jedno. Nie mogę, ja już nie mogę, mamy chroniczkę ustalającej sama sobie, samej sobie leczenie. Te, te leki weźmie, tamtych nie weźmie. Świruje, nie śpi po nocach, zamęcza personel. A lekarz się zgadza? Pyta Gretkowska. Nic nie ma do powiedzenia, szwedzka psychiatria to nieludzki liberalizm. Póki pacjent nie jest ubezwłasnowolniony, może sam decydować o leczeniu. Ona naprawdę cierpi, nie widziałem bardziej chorej osoby. Jakikolwiek psychiatra by jej pomógł, ale nie liberalizm. Czyli zobaczcie, w Szwecji jest taka głęboka nieufność do Freuda i w ogóle psych psychiatrii, psychologii, bo jest, bo jest. Tak jak mówię, Zachód nie jest monolitem. Amerykanie, co chwilę, troszkę źle się czuję, I will contact my psychoanalyst. Zwykle normalne, nie? Natomiast na psychoanalizy za zabraniali Azjaci, zabraniał Franco, bo, bo Freud to był id. Ale na przykład są kraje, w których i na przykład psychoanalityk w Hiszpanii to do dzisiaj często Argentyńczyk, bo musieli, yy, Ameryka, wiecie, cała Ameryka za USA robi psychoanalizę, a yy, no więc przyjechali potem i jakby kadrowo wspierali Hiszpanów, bo Franco zabronił freudyzmu, bo id. No w związku z tym yy, zapomina się, że są inne części Zachodu, które z innych przyczyn nie, nie lubią. bo w Szwedzi na przykład uważają, że psychoanalityk ma za dużą władzę nad pacjentem, i to jest oczywiście druga strona medalu. Tak? To nie jest łatwa sprawa, bo lekarz powinien mieć władzę nad pacjentem czy nie. W Ameryce nawet nie ma pacjent wglądu do swojej karty pacjenta, nie wiem czy wiecie. To jest wszystko tylko dla. W Seinfeldzie, w serialu Seinfeld, był cały odcinek o tym, jak. Jak Elaine Benes, bohaterka grana przez Julie, Louis Jeffius, ona próbuje wbrew swoim lekarzom dostać, to, zobaczyć, co im tam wypisują. No w Szwecji jest, decyduje pacjent. No i jeżeli pacjent jest mocno zwichrowany, no to to jest na niedobre dla niego. A jeżeli um, nie jest zwichrowany, no to jest mycket um, bro. Nie, bardzo dobrze. Zwierciadło z Polski, list czytelniczki. W poprzednim numerze był wywiad z Gretkowską. Ona jest normalna, szuka szczęścia, wydaje się interesująca. Redakcję, dziękuję, sięgnę po, te, po jej książki. Dotychczas myślałam, że to jakaś skandalistka, postmodernistka, feministka. I co Gretkowska o tym? Publiczne chwalenie się swoją głupotą. Sarmacka, sarmacka, tak? Sarmacka. Duma z ignorancji. To poczucie wyższości w stosunku do czegoś, czego się nie zna. Ja w czapeczce z gazety i nago. Feministka, skandalistka. Naprzeciwko czytelnicze sobowtóry tej panci. Nieznającej nie się na pisaniu, za to wiedzącej czym jest szczęście i przyjemny wyraz twarzy. Łby wypchane gazetami. Tak, ludzie czytają gazety, nie czytają książek. I mają sarmacką dumę z ignorancji. 100% racji, Manuela Gretkowska, brawo. 288 strona. Dziesięcioletni syn Piotra opowiada o koledze, który co jakiś czas odwiedza rodziców. Raz mamy, a raz taty. A u kogo mieszka? Piotr jest socjologicznie ciekawy rodzinnych układów. U drugiej żony taty, u swojej macochy. To tata z nią nie mieszka? Rozwiedli się, tata ma inną, nową żonę. Dlaczego więc kolega e, nie wraca do mamy? Bo się wychował u taty i ma cochy. Mama odwiedza, mieszka niedaleko. Syn Piotra odpowiada i nie przerywa gry komputerowej, zostawiając po celnych strzałach e, tłum sierotek na ekranie. E, słuchajcie, zobaczcie, ci nowocześni Polacy, Gretkowska i jej partner, oni także się dziwią, dziwują. E, ten Szwed młody, tak? Miał swoją naturalną mamę, tak? Biologiczną, ale wychował się u macochy i taty. Więc później, jak tata ma nową żonę, jest najbardziej przywiązany do macochy. W sumie normalne. Jesteś u tego, do kogo jesteś najbardziej przywiązany. Ale, a Polak, nawet liberalny Polak, jak Gretkowska i jej partner. No ale jak to, jak to? No co, co, jak to? Słuchajcie, w XVIII wieku każdy mieszkał z wujkiem. Wiecie dlaczego? Z wujkiem i ciocią. Wiecie dlaczego? Bo najczęściej biologiczne rodzice głodowali. Głodowali. Mieszkało się u tego, który gębę wypełni jedzeniem. Dlatego dla mnie to nie jest żaden szok. Mieszkasz tam, gdzie jest ci bezpiecznie, dobrze i jesteś przywiązany, a nie tam, gdzie masz jakieś biologiczne coś tam. Więc zobaczcie, nawet ludzie, Progresywni są za mało progresywni, przynajmniej na mój gust. Eee... O, tu jest ten fragment, kiedy Piotr, y, partner Manuele Getkowski, wyrzuca jej to, że w każdym kawałku o Szwecji wychodzi jej niechęć. Piotr wyrzuca mi, że w każdym kawałku o Szwecji wychodzi moja niechęć, niezrozumienie. Nie doceniam tego kraju, nie umiem dostrzec jego zalet. Od początku, kiedy tu przyjechałam, wizja panienki zamkniętej na wsi. To prawda, Gretkowska się przyznaje, to prawda. Mieszkam na wsi, nie znam dobrze języka z własnej winy, nie znam Szwecji, przyzwyczaiłam się z własnej winy, słuchajcie. Brawo, brawo pani Gretkowska, brawo pani Manuelo, jest pani w stanie. Tak, z własnej winy. Wszystko co robimy, robimy prawie że z własnej winy. Prawie. Nie znam Szwecji, przyzwyczaiłam się do krajobrazu, doceniam spokój. Nie będę spisywać z gazet artykułów o szwedzkich problemach i przerabiać ich na własną wersję zainteresowań społecznych. Nie, nie tak trochę to robi. Opisuj las podwórko i to, co mam wokół siebie. Piotr przychodząc z pracy. I to, co mówi też Piotr przychodząc z pracy. Nie mamy szwedzkich przyjaciół. Z radością stąd wyjadę. Nie poznawszy niczego poza najbliższą okolicą. To prawda, ona ciągle wyjeżdża do Grecji albo ma fajne spostrzeżenia o greckich rzeźbach. Natomiast nie jeździ po Szwecji za bardzo. Nie, 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 tam jedna okolica tylko. Gdzie się zachwyciła krajobrazami, to wszystko. Nie była w Sztokholmie, nie była w Kalmarze. No rozumiem, że wbrew sobie tam jest, ale jego oczywiście uwagi w stosunku do niej są słuszne. Ona oczywiście jeździ po Polsce jedzie po Polsce w tym sensie, że krytykuje dużo bardziej niż po Szwecji, więc docenia na swój sposób Szwecję. Ale no jest, jest pewien problem z tym, yy, z, tym, na, z tym wyższościowym podejściem do Szwecji. Po groźbach Piotra za kilka lat zrozumiesz jak tu dobrze. Nie będę miała nawet ochoty na skandynawski weekend. <laughs> Także no wiadomo, on ją przekonywał, że Szwecja jest super. A więc ona się buntuje. No, nat naturalne, napisałam tutaj przez trzy lata parę książek, artykułów, scenariuszy. Szwedzkiego nauczyłam się sama, z podręczników i telewizyjnych napisów. Nie potrafię powiedzieć poprawnie, poproszę kilogram chleba i coś tam, ale rozumiem Bergmana. Yy, yy, ale rozumiem, yy, poproszę kilogram chleba i osiem plasterków kiełbasy, ale rozumiem Bergmanowskie dialogi i gazety. To i tak dobrze, bo <laughs> też nie jestem pewien, czym dobrze wszystko powiedział. No ale ja, ja mieszkam tu w Polsce, ciężko się zabrać do szwedzkiego tak na poważnie. Doceniam socjalne udogodnienia, bezpłatne szpitale, opiekę nad staruszkami, po babci, mieszkańcom okna, codziennie podjeżdża darmowa taksówka, wywożąca ją na zakupy albo do lekarza. Nie, dostałam szwedzkich, nie dostawałam szwedzkich zasiłków, korzystam natomiast ze znakomitej opieki nad kobietami w ciąży. Doceniam rewelacyjny system edukacyjny. Dlaczego od pierwszego dnia nie polubiłam Szwecji? Kwestia temperamentu, mentalności. Może jestem zbyt słowiańska, zbyt romańska, zagłupia. Biorę winę na siebie, a karą niech będzie wyjazd do Polski czy gdziekolwiek indziej. Karą. Jej partner mówi, że w Polsce nie można żyć, w Polsce można tylko umrzeć. I to jest prawda. Oczywiście są kraje gorsze, ale. Natomiast ona jest... nie lubi Szwecji, ale uważa, że tak, że to jest trochę problem, że nie, nie umie docenić tego kraju. Także ponieważ Szwecja jest zrobiona tak, żeby ją można było lubić. Jest dla człowieka. Polska ojczyzną gówniarzy. To jest cytat z witka cego. Co tydzień nowa polska sensacja. Prąd galwanizujący zdechłą żabę. Po tygodniu nic już o tym nie pamiętam. Nieudani reżyserzy, nie tylko filmów, ale nawet własnego życia o Polakach. E... Potem jest mowa o jednym z nielicznych wyjazdów po Szwecji, którą robią, robi Gretkowska z partnerem. Statki wycieczkowe między Sztokholmem a zabytkowym Marifri, Marifri, Marifred. W kilkutysięcznym Marifred przypada na metr kwadratowy najwięcej szwedzkich milionerów. Nie widać jednak przepychu. Skromni, protestanccy bogacze mieszkają w stylowych drewnianych domkach, zdobionych ogrodami. Przy wjeździe do miasteczka odbija się w jeziorze zamek Gripsholm, kamienny, napęczniały wilgocią grzyb szwedzkiego renesansu. W XVI wieku więziono w nim księcia Johana, Jana Fińskiego, bo to o niego chodzi, i jego żonę Katarzynę Jagielonkę, która skazana tego Jana, Johana, na zaspiskowanie przeciwko swemu bratu, Erykowi Szalonemu, Erykowi XIV., Żonie więźnia darowano karę, ale została przy mężu. Jest. Gretkowska nie zna historii i nie ogarnia, że Jagiellonowie to czyste zło w konfrontacji z wazami szwedzkimi, no ale dobra. I, I co ja mówię, szwedz... Jagielonowie, plus, szwedz... plus polscy wazowie, wazowie to czyste zło w porównaniu ze szwedzkimi wazami. I bardzo dobrze, że Jan Fiński był więziony, i szkoda, że tam nie zdechł w tym Gripsholm, bo by było lepiej i dla Polski, i dla Szwecji. Jest chwalona Jagielonka, bo kobieta. jest ten problem z nowoczesnymi pisarkami, że kobieta ma zawsze rację, nawet jeżeli jest w sumie tak naprawdę flądrą konserwatywną bo mężczyźni to zło i takie tam. No co zrobić? I tak Gretkowska jest w sumie feministką normalną, bo no i fakt jest, że książka jest o porodzie i to jest to, co muszą kobiety zawsze się z tym męczyć. Książka jest o ciąży i o porodzie. Ja zawsze uważam, że my mężczyźni powinniśmy zamknąć ryj, jeżeli chodzi o te sprawy. Kobiety powinny jako jedyne decydować od kiedy aborcja czy do kiedy legalna i my powinniśmy zamknąć ryj. Wizyta w przychodni. Położna załadowała nam trzy kasety z wideo, z filmami o macierzyństwie i wyszła. Kobiety, pierwszy film, Poród. Kobiety cicho jęczą, cierpią, mężowie z głupimi minami patrzą bezradnie. Dobry film, bez wrzasków, bez dźwięków chlap i rozcinania skarpelem krocza. Widziałem podobny polski krwawy horror o ciąży. Coś pomiędzy rzezią a powstaniem. Szwedzki obraz spokojny, neutralny, jak ten protestancki kraj bez wojen. Poród ciężką pracą, a nie w bohaterskim wyczynem i katolickim męczeństwem. Drugi film, norweski. Karmienie piersią. W Polsce zaczęłoby się od Madon. W Szwecji pod panoramy krajobrazów. 5-10 minut widoków z Fjordów, Laponka z sankami. Dlaczego norweski, a nie szwedzki? Pytam, pietruszkę wpatrzonego w swój ulubiony widok z Marzliny, czyli widoku na zewnątrz. Norweskie biury, biusty lepsze. Zapewnia ze znawstwem. Czy tam najlepsze. W samochodzie Piotr zastanawia się nad pytaniem położnej, położnej. Potraktować jak historyczkę. Dlaczego? Musiała cię pytać o takie rzeczy, o samopoczucie. To i obowiązek może ciężarne dostają chyzia i trzeba im dawać coś na uspokojenie. A co ja mam czuć? Nie wmawiaj mi, że szwedki odpowiadają, nie czuję nic. Krótko mówiąc, ona rzeczywiście troszeczkę jest emocjonalna, i to mocno, i nie przeprasza za to, Gretkowska. I w Szwecji ten jej partner Piotr cały czas pokazuje, że Szwedzi ją biorą trochę za wariatkę. Że albo że jak to było, że wystarczy być Włochem, żeby w Szwecji uchodzić za wariata. I tak, jest pewna różnica mentalności. Anglicy czy Szwedzi, patrząc na rozmowę Włochów, myślą, że oni się kłócą. To jest dosyć typowe. A jak Włosi się naprawdę kłócą, to myślą, że to jest jakieś już totalne szaleństwo. Potem jest: gapie się na aresztowanie Milosiewicza w telewizji. Nie podejrzewające, to może mieć jakikolwiek związek ze mną. Telefon z Belgradu. Nareszcie możemy wydać my z emigranty. Tyle razy wyjaśniałam dziewczynie, nie, nie możemy, bo prawa do książki mają Francuzi. Wystarczy Twój podpis. Nie wystarczy. Serbia to jest jakaś sowiecka Rosja, gdzie nie obowiązują prawa autorskie? Dlaczego akurat myzd jest? Bo rosyjski tytuł i co ma zamknięcie tego bandyty do mojej książki? <laughs> Słuchajcie, Serbia to jest Rosja. Serbowie to są Rosjanie. Ta cyrylica, ta to prawosławie tych to łączy. I tak oni nie szanują praw autorskich. Tak wygląda kraj, który jest jeszcze bardziej sarmacki niż my. Sarmacja. Nie mogę się dogadać z tłumaczką. Pośredniczyła kiedyś między nami pani z konsulatu, ambasady polskiej czy instytucji. Jest dotacja, jest przetłumaczona książka, wszystko zależy ode mnie. Milosiewicz może się wymiga od sądu europejskiego, Serbia wymiga się od sądu o prawa autorskie, ale ja niczego nie podpiszę, wierząc w prawo autorskie i europejskie. Tak, Gretkowska stara się być Europejką i to jest bardzo dobrze, ale nie jest nią do końca. Polak nigdy nie jest do końca Europejczykiem. Także zobaczcie, jak bardzo ciekawa i wielostronna to jest lektura. Polecam wszystkim, w ogóle książki wszystkie Gretkowskiej. po prostu w ciemno, w ciemno. Czytałem kilka jej książek, wszystkie są dobre. Czyt... Namiętnik, świetna książka też na przykład. Ym... O, o Polsce teraz. Telefony z Polski, jak mawia poeta, wielkościowe zadęcie Polaków, wzdęcie z głodu pochlebstw, niestety nie do zaspokojenia prawdziwym chlebkiem szczerości. Nie do to prawda. Trzeba żarłoków karmić słodyczami komplementów, psujących zęby i mózg. Pakować w nie na żarty, dzioby, piskląd, robale, przekleństw. Brzydze się robali. Ja też się brzydzę tym polskim Słuchajcie, tym polskim kompleksem niższości, tym nieustannej potrzeby, żeby Anglik poklepał po ramionkach, żeby Niemiec poklepał po zadku, żeby. Skąd to jest, kurwa? Czemu my ciągle w Polsce musimy ciągle strugać pawiana o dywizję 303, o to, że Polki są najpiękniejsze. No, moja Lady Agata jest rzeczywiście najpiękniejsza, ale ona jest trochę germańsko-romańska z wyglądu. Nie, ale wiecie o co chodzi, że struganie pawiana o wszystko w Polsce. Mieszkanie sprzedane. Młoda, zainteresowana para zdecydowała się kupić chatę od zaraz. Dwa dni formalności, koniec handlowania. Grytkowska się boi, że poród niekoniecznie dostanie narkozę czy tam coś. I dlatego nie do końca rozumiem. I dlatego jadą chyba do Polski na ten poród. Tego nie wychwyciłem, szczerze mówiąc. Ona tak często się przemieszcza w tej książce, że nie wiem. Poza tym nie wiem, na ile jest tutaj kreacji, a na ile jest tutaj yy, prawdziwych zdarzeń. W każdym razie. Poprzedni właściciel miał kłopoty z policją. Pędził dla naszej wioski, tej szwedzkiej wioski Bimber. Nie mieliśmy o tym pojęcia, dlatego ten dom jest trochę przeklęty i trudno go było sprzedać. Złe moce wracają na Wielkanoc ze Skandynawii do piekieł. Ci młodzi zwiedzają nasz dom, Czuje się samicą, z której zaraz się wyroi. On dwudziestoletni, krótko ostrzyżony, trochę przygłupi, a może tylko dziecinny. Ona energiczna Azjatka, Mieszkają w willi u rodziców chłopaka z widokiem na to samo jezioro co my. Szwędają się nam po domu, zaglądają do szafek, może przepłoszyć ich jękiem. Słuchajcie, ona zauważa właśnie te rzeczy... Już jest, jest nagranie o Reszkowskiego. Aha, hit 2. Nie chcę się drugi raz robić sobie to, żeby czytać hit 2. Dajcie mi spokój z tym hitem Roszkowskim. Napisałem, co sądzę hit 1, na pewno jest to samo. Ale kończąc temat Gretkowskiej, to ona mówi, że ten... Zobaczcie, jakie jest śmieszne przesunięcie. Ona jest niezależnie finansową Polką w jakimś tam wieku dalej, nie wiem, 40, 35, nie wiem ile ona wtedy miała, pewnie więcej, może 40. Wszystko jedno. 20-letni Szwed, nieco przygłupi, ma środki finansowe, że kupić własny sobie domek ze swoją dziewczyną Azjatką. My mamy przesunięcie spełnianiowe, to znaczy w Polsce nawet ludzie z kryzysem wieku średniego rzadko mogą sobie pozwolić na swój dom i drażni nas to, że jakiś pryszczaty Szwed może w wieku 20 lat ciekawe jak sobie pozwolić na to, ciekawe jak to właściwie jest i to przy tych podatkach, nie? czyli widzicie jak te pensje jednak wyglądają. Nie? Także jest niesamowite to, że zauważył to kiedyś Jan Sowa, w Polsce jest dwie trzecie wydajności pracowniczej szwedzkiej czy niemieckiej, ale pensje są w wysokości jednej szwedzkiej, Je, jednej trzeciej, więc y, szwedzkiej czy, czy, czy niemieckiej, czy francuskiej nawet. No to jest mniej więcej to samo. Y, I jest, y, czyli jesteśmy poddani wyzyskowi, ale decydujemy się wyładować na szwedzkim pryszczatym dwudziestolatku, tak? <grym> Zabawne. Tak to wygląda. Zobaczcie, że taka jest humanistyka. Nie wszystko jest dopowiedziane. Niektóre rzeczy są kreacją, niektóre rzeczy są e, rekreacją, czyli odtworzeniem. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale ciekawy mi, ciekawi mnie umysł Gretkowskiej, jak on się przemyka po tym. On rozpoznał, że Polska jest syfem. Obecna nacjonalistyczna, paskudna Polska. W najnowszej swojej książce mówi, że. Pisowcy nigdy w Europie nie byli, oni chcą nam zabrać europejską Polskę. Sami w Europie nigdy nie byli, więc to nie jest wystąpienie z Europy. Oczywiście, zgadzam się. Ona rozpoznaje wroga, natomiast nie umie się cieszyć Szwecją, nie umie się cieszyć innym sposobem myślenia, takim, gdzie ten człowiek jest w centrum wszystkiego, jego potrzeby są w centrum wszystkiego. Jest to nieuf, nieufna wobec tego. Także ciekawe, ciekawa ta sprawa jest. Jestem ciekaw, z jakiego pokolenia jest Gretkowska w sumie, bo kiedy ona się urodziła? Ona się urodziła wcześniej niż myślałem, bo urodziła się w 1964 roku. Ale ona tak młodo wygląda, bo ona jak taki aniołek wygląda. Chyba to najbardziej wkurza jej przeciwników, że ona wygląda jak aniołek, a mówi o, Szwedz o Polsce nie to, co by te polskie nasze aniołki chciały pseudo-aniołki. Ona wygląda jak aniołek, wygląda młodo, bo ludzie, którzy mówią to co myślą, są długo młodzi. Dlatego Polacy są często tacy wymęczeni, bo bardzo dużo muszą się układać z tym, co ludzie chcą, żeby oni mówili. Manuela Gretkowska jest osobą nieszczęśliwą, tylko w tym sensie, że jest niedoceniona przez własną ojczyznę. Natomiast jest szczęśliwa, czyli ja, ja to całkowicie rozumiem. Ja też jestem szczęśliwy, że mogę mówić to, co chcę, i jeszcze sporo osób tego słucha i docenia, ale nieszczęśliwy, że Polska jako całość mnie nie docenia. Ja to całkowicie rozumiem. Natomiast ona jest rocznik 64, więc ona mocniej jest, tak samo jak, nie wiem, jak Bartosiak na przykład z 70. lat, jest mocniej, niestety. W tej klatce polskości. Ja jestem w niej słabiej. Dla mnie zawsze częścią rzeczywistości były filmy z Herkulesem Poirot, opowieści mojego taty, który jeździł do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W końcu jego Polska też trochę pokonała i już tak się nie zachwycał potem Zachodem, jak powinien, może moim zdaniem, ale ale. Zawsze miałem opcję zachodnią, jakby obok zaraz. Manuela Gretkowska tego nie miała. Urodziła się w 1964 roku, głęboko w Perelu i jest przez Polskę na wpół martwa. Ehm, dlatego mi się wydaje, że to my, urodzeni w latach 80. możemy zmienić. Wreszcie to kraj na, na liberalny. Bo bycie zachodem to nie znaczy mieć dużo kasy. Bycie zachodem to znaczy rozumieć, że człowiek jest najważniejszy. Ale tak naprawdę to rozumieć, że człowiek jest najważniejszy. A nie jakieś tam bogi, papieże i inne Mickiewicze, kurwa. I Manuela Gretkowska się urodziła za wcześnie, ona tego nie rozumie. Mimo, że się stara i mimo, że je przerasta o wiele horyzontów myślenia przeciętnego polskiego pisarza czy pisarkę, Widzi dużo więcej. Widzi też więcej ode mnie oczywiście, bo jest wrażliwsze ode mnie i umie pisać beletrystycznie, czego ja nie umiem. Próbowałem, ale nie umiem. I e, audiobooki, jak miałem pisać trochę bardziej beletrystycznie, żeby się to dobrze czytało lektorowi, i dobrze słuchało, to mu umysł mi trzeszczał. Więc zobaczcie, ile się człowiek męczy z tą polskością. Tusk też mówił, Donald Tusk też mówi, że Polskość to nienormalność, że trzeba się z tym zmagać, że my wszyscy jesteśmy okaleczeni przez tą Polskość. Nawet Manuela Gretkowska jest okaleczona przez tą Polskość, w, 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 wpędzona w hist, w, nie w histerię, w nerwicę, ciężką nerwicę, to widać przez tą Polskość. Ale jest szczera i jej cierpienia mogą pomóc innym. Mogą, możecie to czytać, możecie zauważyć, na czym polega problem. Inne pisarki nie robią nawet jednej tysięcznej tej pracy. I jest, to jest właśnie taka literatura, jaka jest nam potrzebna przy wszystkich wadach, ponieważ reszta pisarzy, no w zasadzie to nie widzi w ogóle, na czym polega problem. Ludzie Jest bardzo dużo szkodliwych pisarzy, którzy nam utrwalają, że to pol, polskie kalectwo umysłowe to. To, to, to wychwalanie tego, co było złe, tego gułagu dla chłopów, tego z tej sarmacji, tego, tego cielęcego, baraniego podążania za kościołem, że kościół oszukał Warneńczyka, oszukał, Jana, oszukał Zygmunta III, oszukał Władysława IV, oszukał połowę naszych monarchów, oszukał Jana III Sobieskiego. Trafiło na głupiego, to było łatwiej, ale nie o to chodzi. Jest takie niesamowite. Czuję się mniej samotny, jak, jak czytam Manuelę Gretkowską i uwaga Dmowskiego. Zaraz będzie Dmowski, ponieważ oni widzą, na czym polega polskie kalectwo umysłowe takie przeciętne. No właśnie, więc polecam Gretkowską, nawet jeżeli ten film jest częściowo krytyczny. Tak samo jak nie wiem, jak polecam Marcina Giełzaka. Mój film o jego książce też był częściowo krytyczny, mimo że wydany u nas, ale polecam, bo pobudzę do myślenia. I, i, i jest w tą stronę, żeby wyjaśnić, na czym polega. Polecam Dmowskiego, polecam Gombrowicza, polecam Gretkowską, polecam Morsztyna, polecam Krasickiego, polecam wszystkich tych, którzy widzieli, że z tą Polską jest coś nie tak, że my mamy takie wzdęcie, kurwa, narodowo-szlachetkowe, i to ono jest wiedzoodporne. Ono jest wiedzoodporne, ono jest, nawet, ono jest nawet moralnością odporne. Polacy nie są moralni. Polacy myślą, że są moralni. To jest najgorsze, co może być. Polacy są antyludzcy często. To wszystko jest zakrojone na jakąś skalę jakiegoś szlachcica, papieża. To nie jest na ludzką skalę. I to wszystko widział Dmowski, widział Gombrowicz, widzi to Gretkowska. Każdy inny sposób, bo my nie mamy żadnej matrycy, żeby się bronić przeciwko temu. Musimy to sklejać z kawałków. Ja, ja wymyślę kiedyś ten polski liberalizm, nie martwcie się, wymyślę go. Żebyśmy mieli tą matrycę światopoglądową. Żebyśmy mieli coś, czym mogliby jak taranem jebnąć. Jebnąć w ten kato-nacjonalizm. Wymyślę to, ale jeszcze trochę. Bo to nie jest prosta sprawa. Yy, bo to jest wróg. Tutaj nie ma nie ma czegoś takiego jak humanista apolityczny. Humanista zawsze jest za czymś, przeciwko czemuś. Wszystko jest polityczne. Szkoły są polityczne, humanistyka jest polityczna, skojarzenia są polityczne, mity są polityczne, bajki są polityczne, wszystko jest polityczne. I rzecz się zahacza o to, żebyśmy żeby Polska była liberalna wreszcie nie sarmacka nie anarchistyczna nie katolska tylko liberalna